się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Wasza ekscelencja pozwoli, że mu przedstawię. Czarujący, rzeczywiście wyjątkowo miła. Miła, miła, urocza. Nie powiem, słucham. Co? Idiota. Popatrz. Ale nie szynka, mania. Mania? No trudno, publiczność lubi cudowne dzieci. No, nie do pana rzęsła. Jestem wdzięczny losowi za tak piękny upominek. Witam państwa serdecznie na kolejnym seansie w Iluzjonie. Rozpoczynam dziś opowieść o Helenie Grosównie, nie tylko jednej z najlepszych naszych, przed wojną oczywiście, aktorek estradowych, kabaretowych i filmowych, ale jednej z najsympatyczniejszych, najbardziej uroczych, pełnych temperamentu i wdzięku. Żeby nie być gołosłownym, oto ona w popisowej roli cudownego dziecka, które już nie chce być cudownym dzieckiem. W filmie Paweł i Gaweł z 1938 roku. Wioletko, co ty mi za kawały urządzasz? Dosyć mam już tego wszystkiego, tej szopy, tego udawania, dość, dość! No trudno, publiczność lubi cudowne dzieci. Opiekuna cudownego dziecka, który ma z tym niby dzieckiem same, jak to się przed wojną mówiło, chłapociki, chłapociki, gra Józef Orwid, znakomity i przesympatyczny aktor tak zwanego drugiego planu. Główne role grali prawdziwi krajowi gwiazdorzy, czyli Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Na zdrowie. Dziękuję. Tworzyli oni w tym i jeszcze w jednym filmie, Robert i Bertrand, też zresztą w towarzystwie Heleny Grosówny, wspaniały duet czy tandem. Ale jakie piękne, pan spojrzy. Paseczki mam, kropki, kwiatki. Kwiatki też mam, proszę. A groszki? Groszki też są. Kuleczka? Kuleczka też są, proszę bardzo. A w ząbki? Ponieważ wszyscy lubimy od czasu do czasu poplotkować, powiem, że Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza w życiu prywatnym bardzo się nie lubili. A, jesteś kolego! Nie cenili, wyrażali, no delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Wydaje mi się, że na ich zgodną i znakomitą współpracę wpłynęła decydująca. No kto? I nie bał się i szedł, i się miało szedł przez ciał, aż odknął się mił. Aż dlatego, że chciał serce skraść. Właśnie Helena Grosówna, która zarówno w życiu prywatnym, jak i na planie filmowym, czy też na estradzie, była osobą, która potrafiła rozładować najbardziej nawet napiętą sytuację i pogodzić najbardziej zwaśnionych adwersarzy. Bo właśnie księżyc ziewa, ale już nie zaśnie. Będzie krążył teraz sam, tu podsłucha, spojrzy tam. On to lubi, ja go znam. Ale kim była Helena Grosówna? Jak to się trochę niegrzecznie mówi, skąd się wzięła? No, trzeba być trochę molem książkowo-prasowym, takim, jakim ja jestem, żeby odnaleźć wywiad, jakiego udzieliła, kiedy już była sławna i uwielbiana. Ukazał się on w roku 1938, roku jej szczytowej sławy, w czasopiśmie Srebrny Ekran. Proszę posłuchać, bo mało który aktor gwiazdor tak opowiadał o swoim dzieciństwie. Białe ściany małego dworku na Mokrym w Toruniu tuliły się cicho do drzew parku.
ciepły spokój letniego poranka kładł się płatami słońca na łysych szczytach pobliskich pagórków. Niczym niezakłóconą ciszę przerwał krótki, urywany, trzykrotny gwizd. Grupa małych chłopców czeka obok furty na herszta bandy. Krótki gwizd w odpowiedzi i ukazuje się herszt. Małe, jasnowłose, roześmiane dziewczę z ognistym błyskiem w pięknych, lazurowych oczach. Za mną pada komenda. Cała gromada z wielkim krzykiem biegnie na przełaj przez pobliskie łąki do królestwa bandy w kierunku piaszczystych pagórków. Po chwili praca w re. Małe dziewczę o rozwianych włosach, oparte o drzewo, jasnym błyskiem wesołych oczu, kontroluje pracę. Na jej rozkaz chłopcy budują pałac z piasku. Pałac, oczywiście, dla herszta bandy. W godzinę później. Masz pieniądze? Mam dziesiątaka, dostałam od babci. Dawaj. Mały, dziki herszt, cicho i pokornie, oddaje monetę drugiej, nieco starszej dziewczynce i za chwilę rozpoczyna się na łące lekcja tańca. Starsza dziewczynka zna już nieco taniec. Uczęszcza do szkoły baletowej. Uczy młodszą koleżankę gorliwie. Uczennica udziela się lekcji poważnie i z zapałem. Byłam małą, dziką dziewczynką. Opowiada mi, relacjonuje dziennikarka przeprowadzająca wywiad, urocza gwiazda filmu polskiego Helena Grosówna. Kilku równie dzikich jak ja chłopców i jedna przyjaciółka, ta od której uczyłam się tańca, to był świat mego dzieciństwa. Banda z biegiem lat rozbiła się. Pozostała tylko jedna przyjemność – taniec. Poświęcałam mu też każdą wolną chwilę. Dorzucę jeszcze tylko, że Helena Grosówna urodziła się w Toruniu 25 listopada 1904 roku. Równocześnie kształciłam się zawodowo, opowiada Helena Grosówna, w szkole średniej i uczyłam się tańca w szkole baletowej. Wiedziałam, że raczej to drugie będzie stanowiło moją przyszłość. I zdarzył się ten mały, a jednak wielki przypadek, który zdecydował o wszystkim. Śpiewałam w chórze kościelnym. Pewnego dnia koleżanki z chóru, które wieczorem śpiewały w chórze teatralnym, zabrały mnie za kulisy teatru. Młodą, zaciekawioną, nieznanym środowiskiem dziewczynę zauważył ówczesny dyrektor teatru. Lubisz teatr? Bardzo. Chciałabyś grać? O, tak. Ano spróbujmy. Przyjdź jutro rano. I potoczyło się nowe życie. Kontynuuje swoją opowieść Helena Grosówna. Najpierw statystowanie w dramacie. Potem mała partia w balecie opery. I już przez kilka lat balet, opery i operetki. Z początku niewielkie solówki, z czasem coraz większe i lepsze. W kilka lat później Paryż, szkoła baletowa, grupa baletu polskiego, tournée, Francja, Szwajcaria, Włochy. I wreszcie znów scena polska, tym razem Poznań. Występy w balecie Opery Poznańskiej i kierownictwo własnej szkoły baletowej. Po pewnym czasie otwarła się przede mną droga nowych możliwości. Szanowna publiczność,
Oto obecnie według programu fundator oraz jego królowa odtańczą królewskiego walczyka. Musique à l'ancienne! Baron Piget ciągnie swą opowieść o początkach swojej kariery. Helena Grosówna, założyciel kabaretu Różowa Kukułka, angażuje mnie do recytacji. Robią coraz lepsze postępy. Wreszcie teatr 8.30, który bawił na gościnnych występach w Poznaniu, zabrał mnie ze sobą do Warszawy, gdzie występowałam w Jachcie Miłości. W Warszawie grałam później w Teatrze Wielka Rewia, w komediach muzycznych, dodam, że również w sławnym kabarecie Qui pro quo. Od roku po dziś dzień, jest rok 1938, występuję w Cyruliku Warszawskim, powiedziała Helena Grosówna. Od 3 lat pracuję też w filmie. Jest to moja najukochańsza dziedzina. Dodek na froncie był drugim filmem Heleny Grosówny. Pierwszym był Kochaj tylko mnie, którego premiera odbyła się w grudniu 1935 roku. Helena Grosówna grała tu, no oczywiście, drugoplanową rolę tancerki kabaretowej, wplątanej, jak to napisano, w cykl komicznych nieporozumień personalno-sentymentalnych. No, dzisiaj powiedzielibyśmy nieporozumień damsko-męskich. Po melodramacie Kochaj tylko mnie i farsie Dodek na froncie przyszła kolej na coś poważniejszego. Na rolę Jadwigi w adaptacji opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór, o którym to filmie niedawno mówiłem i go w Iluzjonie prezentowałem. Więc przypominam tylko fragment. Słuchaj, właściwie który z tych rycerzy tak ci się podobał? Ten wyższy. No, to całe szczęście, bo ten drugi to gbur. Chodzi o przyszłość. Nie, o przyszłość moją. I pańskich córek. Jak to? Tak hurtem? Tak. No to rąb śmiało. A teraz zapraszam państwa do obejrzenia Królowej Przedmieścia. Filmu, w którym Helena Grosówna gra już główną, tytułową rolę. Uwaga, proszę państwa. Mania Cierwańska zostaje Królową Przedmieścia na rok bieżący. Jak to pisano, córka kwiaciarki Mania ma ogromne powodzenie u mężczyzn. Szczególnie oddanymi jej adoratorami są Antek, Stanisław Sielański, Kantek, Józef Kondrat i osoba urzędowa, sekretarz gminy, pan Majherek, Romuald Gierasiński. Ja to ci pomogę. Zmiataj, zmiataj stąd. O, że ty dziadu kalwarii. Kto dziad? No? Antek. Maklarka powiedziała, że to miłość. Ale ona pokocha ze wzajemnością Zygmunta, artystę malarza i hrabiego w jednej osobie. Panienka jest najładniejszą dziewczyną pod stolicą. Co z tego wyniknie, wiadomo. Ale przeszkód po drodze będzie bez liku. Jeszcze tylko dodam, że scenariusz powstał na podstawie wodewilu Konstantego Krumłowskiego. Muzykę napisał sam Jerzy Petersburski, a reżyserował amant wszechstronny Eugeniusz Bodo. Jak ten film i gra Heleny Grosówny została przyjęta, opowiem już za tydzień. A więc serdecznie zapraszam do obejrzenia Królowej Przedmieścia i na następny seans w Iluzjonie. Maniusiu, idziemy! Zera! Maniu!
Paniusiu, cyk, Paniusiu, pachniesz do mnie, że aż strach jak masło do chleba, jaska do nieba. Maniusiu, joj, Maniusiu, ho, Maniusiu, będę fajny chłop, więc daj dziuba luba i moją miła bądź. Nie dla sobie, to nie dla kota szpyrka. Co by tam uwierzył wam? Każdy chłop to taki sam, nie wino lubi, a drugo zerka. Mnie nie weźmie na ten sam dzwon. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest.